Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy nową serię, którą będę od czasu do czasu sobie nagrywać. I cóż, mam nadzieję, że będzie to gra, która mi się spodoba, ponieważ nagrywam ją, powiedzmy, na ślepo. I podobno jest ona bardzo podobna do Painkillera. Więc możemy się o tym przekonać. Tutaj już w menu możemy, wiecie, sobie ustawić. Są cycki, nie ma cycków. Ale może sobie tę cenzurę włączę, bo wiecie, jaki jest YouTube, nie? Jeżeli jesteś patusiarzem bijącym swoją dziewczynę, no to możesz, ale jeśli nagrywasz grę z gołymi cyckami, to już nie możesz, więc wiecie. Musimy się trzymać pewnych standardów. No i cóż, gra nazywa się Bloodhunt i polecono mi, aby w nią zagrać. I nie byle kto w sumie mi polecił, żeby w nią zagrać, ponieważ samo studio napisało do mnie. Najwyraźniej chodziło o to, że lubię Painkillera i go nagrywałem, bo też widziałem gameplay z tej gry i rzeczywiście takie analogie do Painkillera no są widoczne. No i cóż, stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Co prawda miałem to nagrać w połowie listopada, teraz jest już trochę taka końcówka, no ale wiecie, sytuacje losowe. I nie przedłużając, zaczynamy grę. Średni. Weźmy sobie średni, nie bądźmy tacy. Okej, widzę komiksową oprawę. Czyli coś w takim kierunku, w jakim poszło Resurrection. Ale nie mówmy już o Painkillerze Resurrection, bo nie ma za bardzo o czym mówić. Całkiem spoko są te animacje. Oczywiście wiadomo, że takie komiksowe przerywniki bardzo się kojarzą choćby z Maxem Payne'em, nie? No bo tam wręcz ta gra zasłynęła z tego. Okej, czyli otrzymaliśmy jakieś świecidełko po pokonaniu ich właścicieli, które spowodowało, że wyszedł jakiś demon z konkretnego portalu. Nam udało się go pokonać. Po czym pojechaliśmy w Siną Dal, kierując się jakąś mapą. Okej, więc tak. Wsad, czyli takie typowe, sterowanie. Shift, sprint. Lewy, alt, daszowanie. Okej. To sobie zobaczymy. Quick save F5. No dobra, to mamy i maczetę, i mamy to. Spróbujmy daszować. Okej, powiem wam, że nawet tu jak patrzę, to kurde, taki powiedzmy painkillerowy się wydaje ten klimat. Okej. Fuck. Okej, demon form. Okej, czyli tutaj również można się zmienić w demona, aczkolwiek nie 66 dusz jest nam potrzebnych, a jest nam potrzebnych 100. Mam nadzieję, że mi się tu nie będzie to zacinać, tak jakby, że to wiecie, było tylko takie chwilowe. Jeżeli będzie mi się zacinać, to po prostu sobie obniżymy trochę grafikę, bo wiecie, to jest... Okej, 93. Mamy shotguna. Już na samym początku dostajemy shotguna, więc spoko. Mimo, że widziałem trochę gameplay, to nie patrzałem na to, ile ta gra mniej więcej trwa. Ale jak widzicie, zasady są podobne, czyli musimy sobie porozwalać przeciwników, których mamy na celowniku. A wtedy dopiero się nam odblokuje przejście do innych, dalszych lokacji na tej planszy.
Okej, okay, muzyka przestała grać, więc git. W ogóle sama ta grafika, te różne ozdobniki, to wszystko też przypomina bardzo mocno Painkillera. Sprawdźmy. Checkpoint? Jest checkpoint. W sensie nie checkpoint, tylko save. Tutaj w ogóle te typy wyglądają jak w jakimś Ku Klux Klanie. Podejrzewam, że tak to miało wyglądać. Ja sobie poczekam, skoro oni sami tak bardzo chcą tutaj przyjść, to wiecie, ja nie będę... Strzelają i nie wiedzą naprawdę do kogo. Aha. To były jakieś strzały, to tak wiecie, tak sugerowało, że coś się kroi. Ale ni. Panie. To jest miejsce publiczne, ja mam prawo tutaj spacerować. Póki co chyba najbardziej mi się w pamięć te amorki rzucają, takie kupidynki. Natomiast ten jeden typ w masce, właśnie ten, którego teraz zabiłem, kojarzy mi się z jednym przeciwnikiem z Painkillera. Też był taki, on się pojawił w stoczni, a w overdose był w tym, w rundzie zamieszki. Dobra, weźmy sobie teraz strzelbę, bo czemu by nie? W sensie shotguna, wiecie o co mi chodzi. Nie ma czegoś takiego. No dobra, jest kółeczka. A, w ten sposób to działa. Co to jest? W jaki sposób to zabiłem też, nie? To też jest ważne. Aha. Nawet to zbieranie dusz, kurde, mi przypomina Painkillera. Gin. Tylko jak rozumiem, cała akcja tej gry się toczy w zwykłym świecie, nie w jakiejś krainie demonów, tylko te demony po prostu się przedostają do normalnego świata. No. Nie ma tak łatwo. Okej, okay, najpierw zabijmy sobie te kupidynki. Takie będę nazywać. Co mnie tutaj zaatakowało? Coś mnie tu atakuje? Nie, chyba przy następnej grze chyba sobie trochę obniżę tę grafikę. Wiecie, żeby nie było żadnych spin. Byście mogli to normalnie obejrzeć. Okej, okay, to był jakiś nowy przeciwnik. Jakiś czarodziej, natomiast nie wiem dokładnie co on robił, bo szybko zginął. Ja tu nie mam czasu zgłębiać ich sztuczek. No. A właśnie, to są dusze. Jak ja mogłem tego nie wiedzieć? Fuck, panie. A, bo oni jeszcze ginąc strzelają. To też jest dobrze wiedzieć, nie? Chyba mnie nie zauważyli. Tak to wyglądało. No, no niestety, no... Nie, niestety dla nich oczywiście. Pyk. Pyk, pyk. A, ty jeszcze żyjesz. Da, oddalę się trochę. Nie będę mu nabijać. A właśnie, gdzie tutaj można zobaczyć, ile się ma dusz?
Nie za bardzo się orientuję, gdzie to jest. To jest stuwa. A co to znaczy ta stuwa? Trochę wątpię, żebym zabił 100 przeciwników. Jeszcze ich aż tyle tutaj nie było. Fuck, tutaj. Tutaj już apteczki musimy zbierać, bo z naszą kondycją nie jest najlepiej. Z naszą zdrowotnością bardziej bym powinienem powiedzieć. Nie, tu na pewno coś będzie nas atakować. Ja się wycofam. Tylko dwoje was tutaj było? Czemu? A dobra, nie mogę tędy przejść, no logiczne. Dobra, panie czarodziej. No. Teraz sobie zapiszemy. 78 punktów życia to chyba jest sporo. Ta plansza mi się kojarzy... Znaczy dobra, może niekoniecznie ta część, ale kojarzy mi się to z katakumbami. W Painkillerze, nie wiem czy pamiętacie, to była chyba... trzecia plansza, o ile dobrze pamiętam. Tam był ten taki mini boss, z którym dużo osób miało problem, bo nie było zaraz wyjaśnione, jak go pokonać. Co tu się dzieje? Da, pójdziemy tutaj. Okej, okay. Już wiem, czemu jest cenzura nałożona. Bo mamy tutaj pewne wojownicze panie, które powiedzmy... A, no właśnie. Jak widzicie, silne kobiety nie tylko w MCU. Okej, musimy się tutaj bardziej przygotować. A właśnie, przecież mam dwie bronie. To chyba nawet lepiej, nie? Ja się cofnę, bo może się tak złożyło, że akurat gdzieś mi się zapodziała ta apteczka. I chyba mam rację. No 93 zawsze bliżej, nie? Tej maksymalnej liczby. Tylko właśnie te wojowniczki dosyć silne były. A, nie mogę już teraz. No dobra, to weźmiemy strzelbę. My będziemy tak na raty ich atakować. Czy ja ją zabiłem? O, teraz dopiero zabiłem. Tylko, że wtedy... były dwie, nie? Czemu teraz jest jedna? Chyba, że mi się tylko wydawało. Nie, spoko. Ta opcja z cenzurą jest spoko o tyle, że rzeczywiście przy nagrywaniu na YouTube'a no jest jak jest. A dobra, bo ja po prostu poszedłem w dwa miejsca. I to stąd. Chwila. Chcę coś jeszcze zobaczyć. Mianowicie chcę zobaczyć, czy... dasz. Nie no, akurat to nie... zmiana w demona jest automatyczna, co nie?
Adrenalina, flashlight, F, demon form, Q. A nie! Ej, to przetestujemy, jeżeli się da. Okej, czy ich ciała znikają? Mam wrażenie, że tamtych tak, a ich w jakiś dziwny sposób nie. A dobra, trzeba odbezpieczyć kłódkę. Okej, jedna była koloru czerwonego, druga była koloru niebieskiego. To jest ciekawe. No to co? To idziemy. Chwila, tutaj? Nie, tutaj... Tutaj się nie da nigdzie iść, to idziemy tędy. O, mamy kuszę. To za chwilę sobie ją przetestujemy. A dobra, w ten sposób to działa. Okej, czyli już mniej więcej wiem, o co biega. Czyli teraz będziemy zbierać sobie duszę na nowo. A, przy czym jedna dusza niekoniecznie na... Okej, bo w Painkillerze było tak, że jeden zabity demon to jedna dusza. Tutaj wydaje się, że tak nie jest. Podejrzewam, że każdy przeciwnik jakąś inną wartość wyrzuca. I raczej tak jest. A przetestujmy kuszę. Czemu by nie? Okej. Wow, to jego zabicie nawet wyglądało tak painkillerowo. Bo oni właśnie jak takie szmaciane lalki padali. Fuck. Okej. Trochę broni ostrej. Slowing down time. Okej, dobra. Spowolniłem ich, tylko kurde, czekajcie, gdzie tutaj... Dobra, ewidentnie muszę tutaj obniżyć trochę, wiecie, graficzkę, bo się... Niestety robi nieprzyjaźnie dla mnie. Panie, gdzie pan uciekasz? Dobra, weź ty Sauron, wypierdzielaj stąd. Tak trochę wygląda, nie? Czy właśnie bardziej taki dementor? O, może tak. Kurde, nie. Tym szybciej ich zabiję. Okej, czy to będą dwa ostatnie upiory, z którymi będę walczyć? A nie, oczywiście, że nie. Tak być nie może. Sobie wyjmę to. Wiecie co? Zrobię może mały ten, małe cięcie. Okej, sprawdźmy, jak to się teraz będzie sprawować. Chyba jest lepiej niż było.
A może i nie. Wiecie, trochę mnie to dziwi, bo wydaje mi się, że mam dość dobry sprzęt, na którym na przykład taki The New Colossus działa płynnie. Więc... ta gra jest trochę nowsza, ale wydaje mi się, że grafiki... no grafikę ma jednak troszeczkę gorszą. Nie żeby to była jakaś wada, ale... to jest ten to jest ta najgorsza właśnie faza. No, wiedziałem, że tak może, że tak musiało być. Dobra, słuchajcie. Sorry, że tak tutaj przerywam cały czas, ale wiecie, przy pierwszej grze trzeba ogarnąć wszystko tak, żeby było tip-top. No i właśnie, a właśnie, latareczka. No i ten. Ustawiłem w końcu grafę tak, żeby to jako tako mi dobrze poszło, nie? Bo to jednak, jak mamy do czynienia z taką grą, no to trochę słabo, żebyśmy... żeby nam tutaj się zacinało wszystko. A nie, nie mogę tutaj zapisywać, okej. Właśnie się dziwiłem, że... czyli w takich sytuacjach rozumiem, że się nie da zapisywać. Dobra. Troszeczkę sobie ich zwolnijmy. Okej, zajmiemy się tymi laseczkami, bo one są... właściwie to jest na razie jedna chyba. Czyli gra jest... czyli gra nam daje pewien... pewien warunek, czyli nie możesz zapisywać, jak jest tak duża sieka. Musisz to przejść i dopiero wtedy. Okej, niech tak będzie. Kurde. Tylko, że ja tu zaraz zginę i to nie będzie już, wiecie. Nie za bardzo wiem, co mogę tutaj zrobić, nie? Żeby to... fuck. No nie powiem, trudne. Fuck, i od początku, naprawdę? Znaczy podejrzewam, że pewnie na easy dałoby się to ogarnąć. Ale wiem, jaki był poziom easy w Painkillerze i wiem, że to... że to nie było zbyt takie, wiecie... no nie dawało to frajdy, no bo jednak te demony nic nie mogły zrobić, zabierały nam po jednym punkcie życia. Dobra, weźmy tutaj bezpośrednią konfrontację z nimi. Potem będzie ten czarownik zasrany. Sobie zrobimy tak.
Okej, ci są dosyć szybcy. Nie wiem, kto jest bardziej wkurzający. Póki co chyba te takie sukkuby. Jeśli to tak można nazwać. Okej, zabijamy sukkuba jednego. Ale były chyba dwa. Bo one najbardziej mi tutaj utrudniały sprawę. Okej, chyba nic więcej. Coś tu jeszcze jest? O, wreszcie mogę to zapisać. Tak, to wymagało po prostu odpowiedniej strategii. W sensie ja użyłem tego spowalniania czasu, ale w momencie, w którym w sumie nie powinienem tego zrobić. No i tyle, jeśli chodzi o teorię i praktykę. Czy ja idę w dobrą stronę w ogóle? Chyba nie, nie. Stąd przyszedłem. Czyli idziemy sobie tam. Do tej jamy. Przepraszam, że przerywam tę pogawędkę, ale mimo wszystko są ważniejsze rzeczy chyba. Okej. Ja ciągle zapominam, że oni potrafią właśnie tak się... Tak wiecie, tak atakować od razu... O kurde, nie trafiłem go. Atakować nawet jak będą ginąć, nie? O, ale tutaj już na przykład cenzury nie ma, bo nie ma co cenzurować. Tam widzę kłódeczkę. Mam to, mam to. No nic, weźmy na razie sobie strzelbę. Okej. Kto tam jest? A tu jeszcze wy jesteście, gnoje. Okej. Tu jak rozumiem jest kłódka. A, nie mam klucza. Muszę go zdobyć. A właśnie, jak ja wcześniej zdobywałem klucze, bo to mnie omijało jakoś. Po prostu przychodziłem i było. Golden Bullet. Okej, czy ja dobrze zrozumiałem, że to powoduje, że mam nieskończoną amunicję do jakiejś broni? Tylko nie skumałem do jakiej dokładnie. A, zastrzelę was z rewolwera, albo i nie. No. Okej, czyli też zrozumiałem, że właśnie wszelkiego rodzaju próby moje... O Jezu, co, czym wy jesteście? Wszelkiego rodzaju próby właśnie zdublowania sobie tych broni są... nie na zawsze. Na którym się robiło tego bulita?
Muszę sprawdzić, wiecie, bo oczywiście nie sprawdziłem. Więc tak. Golden na G. Na G. Dobra, nie popisywać mi się tutaj czarami. Ja w to nie wierzę. Ile razy mam wam to mówić? A dobra, to dlatego ona ma tak dużo życia, bo ona po prostu potrafi swoimi mieczami obronić się przed tym. Okej, okay, no i to jest... Teraz już rozumiem, skąd to wynika. Proszę. Tutaj dzieci głosu nie mają. Właśnie, mogę się zmienić w demona. Mam już klucz, więc mogę sobie przejść tędy. O! Ale to może sobie zostawimy na następną rozgrywkę, bo myślę, że będzie następna rozgrywka. Tym razem płynniejsza, no bo mimo wszystko będziemy mieli już dobrze to wszystko ustawione. Ja się z wami żegnam, no i do następnego.